Jestem u Kasi. Jest kobietą solidną, poukładaną i racjonalną. Szuka mężczyzny wizjonera, który jednak twardo stąpa po ziemi. Poznajmy ją. Skończyłam studia inżynierskie na SGGW w Warszawie. Jakiegoś czasu zajmuję się produkcją rolną. Mam w sumie 30 hektarów ziemi, na której produkuję wiśnie, truskawki i zboża. Marta, bardzo miło. Siedzisz i patrzysz na stawy i myślisz co? Że życie jest piękne. A po co ja tu jestem, żeby było jeszcze piękniejsze? No mam taką nadzieję. Pogoda załatwiona. Sama tym wszystkim zawiadujesz? Nie, na szczęście nie. Na szczęście jesteśmy wspólnym, rodzinnym gospodarstwem i jakby te wszystkie prace są podzielone. I mieszkacie też wspólnie, chociaż każdy ma jakby swoje terytorium, trochę tak można powiedzieć. Każdy ma swój azyl, chociaż praktycznie mieszkamy wszyscy w jednym dużym podwórku. Lubisz tę pracę? Jeżeli praca jest pasją, to jakby ten wysiłek, jakieś wyrzeczenia, to nie jest aż tak ważne. Ważne jest to właśnie, jaką satysfakcję się ma z tej pracy, która notabene jest chwilami ciężka. No i sporo maszyn, wy też sporo pracowników pewnie zatrudniacie. No, troszkę tak. Tobie się zdarza wsiąść na maszynę i trochę popracować? Zdarza mi się przy zbiorze jabłek podjechać ciągnikiem albo no ogólnie w polach trzeba gdzieś podjechać kawałek, to nie mam z tym problemu, ale na dłuższe dystanse to unikam, bo nie mam doświadczenia zbyt dużego. Chciałabym spotkać takiego faceta, który lubi wstawać rano i ma pasję do życia. Potrzebuję silnego mężczyzny, który jakby zapanuje troszeczkę nad moim temperamentem. I zwracam właśnie uwagę na to, czy jest konkretny, pewny siebie i zna swoją wartość. I to w moich oczach czyni go atrakcyjnym, pociągającym facetem. No a na co zwracasz uwagę u mężczyzn? Nie mam w ogóle takiego typu właśnie, że musi być brunetem albo blondynem. Musi mieć to coś. Wygląd, tak? Spojrzenie, dłonie. No na wszystko. No powinien być z miasta czy ze wsi? On powinien być z tej planety. Jeżeli się pokocha naprawdę, to wszystkie tematy można przezwyciężyć. Kasiu, ty jesteś panną. Tak. Nie byłaś nigdy w żadnym związku takim formalnym. Nie. Jestem na pewno sama, nie samotna, bo mam córkę od 4 lat i ona mi towarzyszy każdego dnia. A ten mężczyzna, który chciałby napisać do ciebie list, może mieć przeszłość? Może być rozwodnikiem, mieć dzieci? To jedyny taki mój warunek, jeżeli chodzi o facetów, to, żeby był wolny. Jesteś gotowa na ślub? Tak, myślę, że tak. Warto z kimś po prostu być. I szukać szczęścia. A myślisz o dzieciach jeszcze? Gdyby wszystko myślę, się potoczyło, tak? Myślę, tak. Bardzo bym chciała mieć jeszcze dzieci. Dzieci. Myślę, że jest otwarta na miłość. Myślę, że jest gotowa do tego, żeby ten związek stworzyć. Jeżeli po tym, co zobaczyłeś w tym programie, jesteś zainteresowany moją osobą, proszę napisz do mnie list i być może wkrótce się spotkamy. Jeśli uważasz, że pewna siebie Katarzyna to partnerka dla ciebie, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres skrytka pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Katarzyna.